Żółtlica zwana zwyczajowo ognichą jest naprawdę wszędobylskim chwastem. Niewielu jednak wie, jak cenne bogactwo kryje w sobie ta niepozorna roślina. Wykorzystywać ją można zarówno do celów leczniczych, jak i kulinarnych. W Polsce bardzo powszechnie występują dwa gatunki żółtlicy: żółtlica drobnokwiatowa i żółtlica owłosiona oraz ich mieszańce. Obydwa gatunki są bardzo podobne. Ta wszędobylska obecnie roślina wywodzi się z Kolumbii, gdzie sprzedawana jest na targowiskach pod nazwą głaska. Używa się jej chociażby do przyrządzenia popularnej tam zupy ziemniaczanej. Używana jest również jako dodatek do sałatek. Świeże liście można zblendować z pomidorem i otrzymać w ten sposób orzeźwiający napój. Chociaż na surowo jakoś specjalnie nie jest smaczna, ale ugotowana ma ciekawy orzechowy smak. Podobnie żółtliczca cieszy się popularnością w Chile. Peru i Ekwadorze. Do Europy z Andów przywieziono żółtlice pod koniec XVIII stulecia. Teraz jest już na wszystkich kontynentach, poza oczywiście obszarami pokrytymi wieczną zmarzliną. Kwitnie od maja do października, a nawet do listopada. Zakwita już w cztery tygodnie od wykiełkowania i w ciągu sezonu wydaje dwa, trzy pokolenia. Surowcem zielarskim jest Ziele żółtlicy zbierane w okresie kwitnienia. Można je suszyć w ciemnym, przewiewnym miejscu, rozłożone cienką warstwą w temperaturze otoczenia. W medycynie ludowej na całym świecie wykorzystywana jest zwłaszcza w leczeniu problemów dermatologicznych i różnego rodzaju ran. Duży potencjał żółtlicy w leczeniu chorób skóry potwierdzają również wyniki badań. Żółtlica wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, antyoksydacyjne, wzmacniające i regenerujące. Żółtlica posiada także działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, oczywiście przeciwzapalne, przeciwutleniające, ściągające, żółciopędne, moczopędne, odtruwające. Reguluje przemianę materii oraz chroni wątrobę i niszczy pasożyty. Ostatnie badania potwierdzają działanie także przeciwlękowe. Pomaga także na problemy trawienne, metaboliczne i osłabienie, a także wycieńczenie i stany lękowe. Chociaż używana jest także przy zatruciach, napar z pokrojonej żółtlicy można stosować w formie okładów na oczy, by zlikwidować cienie, jak również przy stanach zapalnych i zakażeniach bakteryjnych spojówek oraz powiek. W latach 70. XX wieku na terenie, na terenie Niemiec dr Stübler stosował z powodzeniem nalewkę z ziela żółtlicy przy grypowych infekcjach u dzieci. Ziele żółtlicy zawiera wiele składników, m.in. kwasy fenolowe, flawonoidy, głównie pochodne kwercytyny, estry, kwas ursulowy oraz związki mineralne takie jak potas, wapń, fosfor, sód, magnez, miedź, cynk czy żelazo oraz witaminy, głównie witamina C i witaminy z grupy B.